Dziennikarski sabat Tour de Tour, odcinek drugi, na który zapraszają gospodarze, czyli Igor Błachut, dobry wieczór. Dzisiaj Cię widać i Adam Probosz, no i nasi goście. Arlena Sokalska. Cześć, dzień dobry. I Mariusz Czekier. Dzień dobry. Słuchajcie, no tydzień Tour de France za nami, pewnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. To zacznijmy od razu od pytania podstawowego, czyli czy ten wyścig już się skończył, czy on jeszcze trwa? Nie, no nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. To jeszcze wszystko może się tutaj wydarzyć. Kolarstwo Tour de France jest tak nieprzewidywalnym sportem, że oczywiście no na ten moment możemy powiedzieć, że Tadej Pogaczar dominuje, ale co będzie dalej? Nikt z nas nie jest w stanie tego przewidzieć. Chciałem już powiedzieć, chociażby, że... Taki przykład Bernala, który, prawda, na Giro dominował, a potem się okazało, że jednak coś tam, jakiś wirus, mówi się, że zachorował, że to, że tamto, no i jednak już na koniec nie był tak silny, no ale miał z czego trwonić. No, i to ja mam lepszy przykład, Roglic na ostatnim etapie Paryż-Nicea. No na przykład, tak, oczywiście. Roglic na ostatnim etapie Tour de France. Też, tak. Mariusz, twoim zdaniem? Ja chciałem powiedzieć, że Arlena ma najłatwiej, bo nie musi odstrzykiwać niczego, co powiedzieliśmy na poprzednim sabacie, czyli o pogoni właśnie Roglicza. Ale zgadzam się z tym, że jest jeszcze za wcześnie na to, żeby skreślać pozostałych kolarzy z walki o tytuł, choćby z tego powodu, że no też odwołam się do innego przykładu. No mieliśmy w ubiegłym roku totalnego dominatora w większości wyścigów, czyli Remco Evenepoela, ale pokazał, że mimo znakomitej siły i predyspozycji, tego, że się nie zakwasza i wszystkich innych historii, no okazał się człowiekiem, który też popełnia błędy. Czego nie życzę oczywiście Pogaczarowi, ale no, ten wyścig nie minął jeszcze nawet pół metka, więc myślę, że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby cokolwiek tutaj rozstrzygać, a wydarzenia od samego początku pokazały, że no, tutaj nawet ktoś stojący na poboczu może wpłynąć na to, jak rywalizacja będzie przebiegać, więc oczywiście odpukuję w niemalowane, ale różne rzeczy jeszcze mogą się w tym wyścigu wydarzyć. No i życzę Pogaczarowi, żeby oczywiście utrzymał tę formę, ale myślę, że jeszcze nie jeden kolarz nas zaskoczy, chociażby tak jak dzisiaj Ben O'Connor. Igor? No, przepraszam, jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że dziś Ben O'Connor to naprawdę... Nie, to Arlena pierwsza. Niesamowita jazda tego zawodnika i będzie ciężko rywalom strącić go z podium. Tak, no jeśli chodzi o mnie, bo Adam wywołał, no to myślę, że wyścig jeszcze będzie ciekawy, to znaczy rywalizacja o drugie, a zwłaszcza trzecie miejsce na podium będzie pasjonująca. To, co mówiliście wcześniej, że kolarstwo nieprzewidywalne, że wiele się może wydarzyć, oczywiście, że może się wiele wydarzyć, tyle tylko, że w tych waszych wypowiedziach dominowało takie zastrzeżenie, że przecież ktoś tam kiedyś się wywrócił, no to Pogaczar też może. No po tym, co pokazał wczoraj i dzisiaj, rozumiem, że główny powód, dla którego on mógłby nie wygrać tego wyścigu, to, że wyjdzie jakaś nieprzytomna baba z kartonem na drogę i go zatrzyma, albo nie wiem, no defekt mechaniczny, który sprawi, że odpłukać właśnie wyleci z trasy i się potłucze, no oby nie. Natomiast no to w jaki sposób dzisiaj upokorzył rywali, to nie wiem, czy to porównanie wam się spodoba, ale ostatnie takie numery to Lance Armstrong wykonywał. Wszyscy stawali na uszach, a on tak jechał swoje i wygrywał jak chciał. No i dzisiaj Pogaczar zrobił to samo. Najpierw była okazja, żeby zobaczyć, że Rafał Majka jedzie w tym wyścigu, bo Emirates tam próbowało nadawać tempo tak zwanemu peletonowi, czyli tym 20 kilku osobom, które jeszcze dawały radę pod ostatnią górę podjechać w miarę mocno. Potem przejęli dowodzenie grenadierzy. Ineos najpierw zamęczył na śmierć Castroviejo, potem odpadł Thomas, no a później skoczył do przodu Carapaz, który miał odebrać część sekund prowadzenia Pogaczarowi. Na co Pogaczar uprzejmie, nie wiem, czy on powiedział dziękuję uprzejmie za podkręcenie, czy zapomniał podziękować dopiero na mecie, bo jechał swoim tempem. Reszta typów została z tyłu,
zbita jak psy, a on sobie dojechał i jeszcze wjechał na podium tego etapu. Z takim banalem na ustach. No to w kategoriach takich czysto sportowych na dzisiaj facet jedzie w innej widze. I ma na tyle dużą przewagę, że ciężko by na jednym urwie kilka minut, no ale następnym razem już go nie puszczą, no, bo ma dwie minuty straty, a nie osiem, tak jak przed dzisiejszym etapem. Ja tutaj chciałam zaprotestować jednym słowem, że nie Lance Armstrong, mi Pogacar przypomina Alberto Contadora z najlepszych czasów. Na przykład z 2014 roku, kiedy zaatakował właśnie 30 parę kilometrów przed metą. Niestety naszego Michała Kwiatkowskiego pozbawił go wówczas prowadzenia w wyścigu, ale to w takim stylu właśnie. Daleko jechał, lekko, inna liga, inny zawodnik. Więc to można sięgnąć bliżej. Mówię, mnie najbardziej Pogacar przypomina Contadora. No na pewno jeździ w innym stylu niż Lance Armstrong, to na pewno bliżej mu stylem do Contadora, ale ja myślę, że to co Igor powiedział, rzeczywiście dzisiaj to słowo pasuje, bo rzeczywiście dzisiaj upokorzył po prostu innych Tadej Pogacar, bo ten moment, ja się zastanawiam, po co w ogóle ten Ineos się wyrywał dzisiaj na w końcówce etapu, na ostatnich kilometrach, no ile tu można było, nawet jeżeli, to ile tu można było urwać, 10 sekund? Znaczy to albo trzeba to było zrobić na początku podjazdu i wtedy próbować, no a nie na ostatnich tych dwóch kilometrach, no to było kompletnie bez sensu. No a rzeczywiście Pogacar na to po prostu pojechał, pokazał, dobra panowie, no to jak już zrobiliście robotę, to ja sobie pojadę. Jak mnie rozpędziliście, to już się nie będę zatrzymywał. I rzeczywiście dzisiaj to było upokorzenie i rzeczywiście na dzisiaj to jest zupełnie inna liga. Czy on wytrzyma 3 tygodnie? Czy tutaj coś się wydarzy? Oczywiście nie wiemy, ten wyścig rzeczywiście jest długi, bo to jeszcze jest kawał wyścigu. Ktoś napisał, zamknijmy ten wyścig dzisiaj i uznajmy go za najciekawszy wyścig tygodniowy w historii. No można by tak zrobić, ale niestety jeszcze mamy tego wyścigu 2 tygodnie, więc tutaj rzeczywiście różne rzeczy mogą się wydarzyć. Słuchajcie, wczoraj Mariusz Czykier pisał na ten temat i oczywiście wszyscy się z tym spotkaliśmy. Do mnie też pisali, mówię, panie Adamie, dlaczego pan nie ma odwagi jako dziennikarz zapytać o to, czy Pogacar jeździ na dopingu? Bo takie lata przypominają się, kiedy patrzy się na jego styl jazdy. Znaczy ja po pierwsze nie wiem, kogo ja miałbym o to zapytać, czy lekarza UAE, czy Pogaczara, czy kogo ja miałbym o to zapytać. Ale po drugie... coś Igor chce powiedzieć, ale strasznie cię przerywa. Powiedzą. Igor, spróbuj jeszcze raz. Nie mówiłem, że z całą pewnością szczerze odpowiedzą, jeśli ich zapytasz. No właśnie, a dlatego to nie jest tak, że można kogoś o to zapytać, komuś można zadać takie pytanie. Możemy oczywiście, każdemu się lampka zapala, patrząc aż na taką przewagę jednego kolarza nad całą resztą, która wiemy, że też ciężko pracowała, przecież ten Carapaz siedział w tym Ekwadorze na wysokościach, trenował. No naprawdę ci ludzie są świetnie przygotowani. Nie wiemy, czy byłby w stanie na to odpowiedzieć Roglic na przykład, no bo nie mogliśmy poznać odpowiedzi na to pytanie, ale czy wam się też taka lampka zapala? Jak reagujecie na tego typu oskarżenia, na tego typu opinie? Akurat przy Pogaczarze mnie się czerwona lampka nie zapala, choć zapalała się bardzo wiele razy przy wielu różnych kolarzach, najczęściej tych młynkujących, bo jednak Pogaczar jeździ troszeczkę w innym stylu. Właśnie mówię, to jest bardziej styl Contadora, który też tam za uszami swoje ma, ale jednak nie do końca i nie w każdym momencie. A on też miał takie momenty, kiedy dominował, na przykład w tym Giro w 2011 roku, kiedy ten wyścig nie został mu uznany, bo to było w trakcie tej jego właśnie sprawy, no ale wtedy musiał być czysty, bo nie wierzę, że kolarz, który ma właśnie rozpętaną sprawę związaną z dopingiem, jedzie na wyścig na dopingu, no szanujmy się, prawda? Więc on wtedy w tym wyścigu absolutnie dominował i jeździł właśnie z taką lekkością, pokonał wówczas Michele Scarponiego, świętej pamięci, między innymi Vincenzo Nibaliego. Czy w 2009 roku właśnie też Contador, na przykład ten słynny wjazd na Verbier, prawda, który jest taką ikoną. Moim zdaniem to jest kwestia
jednak talentu. Pogacar jest na początku swojej drogi i też wydaje mi się, że no jeszcze ma trochę takiej młodzieńczej brawury w sobie, bo być może ktoś inny, jakiś inny starszy kolarz bardziej by kombinował, a jednak Pogacar po prostu no ma nogę, to jedzie i tyle. Więc ja nie jestem tutaj taka bardzo zaskoczona jego stylem jazdy, no to wiadomo, że nie, ale tą przewagą nad rywalami. Też jest, oczywiście to jest to pytanie, czy na przykład Carapaz trafił w 100% z formą, bo ja nie jestem do końca przekonana, że to jest najlepszy Carapaz, jakiego widzieliśmy na wyścigach. Znaczy ja bym się w ogóle w tym temacie zgodził. Dzień dobry, Kamilu. Cześć. Ja spóźniony z forum jak Geraint Thomas na YouTube. ale załapałeś się w limit, także spokojnie. Paru się nie załapało, dzisiaj ty się załapałeś. I jeszcze Żużel obejrzałem, chociaż nie to, żebym jakoś szczególnie o tym marzył, ale wróćcie do rozmowy. Ja w temacie tych oskarżeń to zgodziłbym się z tym, co powiedział po wczorajszym etapie Dave Braceford, który powiedział, że no właściwie możemy tylko stanąć z boku i przyglądać się temu, co robi Pogacar. Jeśli będziemy kwestionować każde zwycięstwo, nawet najbardziej tutaj spektakularne i osiągnięte w jakimś stylu niewiarygodnym, to moim zdaniem cały sport traci sens, jeśli z góry przyjmiemy, że to jest jazda na dopingu i teraz udowodnijcie mi, że się mylimy. Tak? Że wydaje mi się, że to jest kompletnie złe podejście i po tym wszystkim, co już doświadczyło kolarstwo i z czego wybrnęło przez długie lata i bardzo ciężką pracą wielu ludzi, no to wydaje mi się, że tego typu podejście trochę niweczy tę pracę i właściwie bez powodu, no bo samo zwycięstwo w fajnym stylu to jeszcze nie jest powód do tego, żeby rzucać tego typu oskarżenia. Natomiast jeszcze wracając do Ineosu, bo to co powiedziałeś, to mnie się wydaje, że w Tour de France chyba najlepiej wychodzi, znaczy najlepiej widać brak Nico Portala jako dyrektora sportowego tej drużyny. Oni te pozostałe wyścigi to wygrywają trochę przez zasiedzenie w cudzysłowie. Natomiast nie ma tutaj tej myśli taktycznej i tego sprytu, który Portal wnosił do tego zespołu. I z mojej perspektywy to jest jeden z powodów, dla których widzimy tę sytuację taką, jaką ona wygląda. Zgadzam się z jednym zdaniem, które gdzieś padło w tej dyskusji pod postem, który napisałem, że to nie do końca Pogacar jest taki genialny, tylko raczej rywale są po prostu słabi w tym roku. No ale w zeszłym roku byli rywale genialni z Rogliczem na czele i też wygrał. No to prawda, chodzi o tą jego dominację. Tak? Teraz się zastanawialiśmy nad tą jego dominacją, nad tym, że wszyscy, wiesz, znaczy wszyscy, bardzo wiele osób od razu zarzuca mu, że to musi być jazda na dopingu, że to jest niemożliwe, żeby facet tak wygrywał, że wszyscy są świetnie przygotowani, a jeden jeździ w innej lidze i że to jest niemożliwe. Z jedną rzeczą się nie zgodzę. Moim zdaniem Roglicz przegrał ubiegłoroczny wyścig na La Planche de Belleville. To nie to, że sam Pogacar był genialny. Roglicz tam po prostu pojechał fatalny etap. Nie no, Pogacar pojechał jedną z bardziej spektakularnych czasówek, jakie widziałem w swoim życiu. No ale to nie wyłączny powód, tak? To były dwie okoliczności, no, przynajmniej moim zdaniem. Dobra, ale czekajcie, zostańmy przy tegorocznym turze. Kamil, co myślisz na temat dominacji Pogacara? Czy tobie się zapala czerwona lampka w głowie, przypominają dawne czasy, tak jak wielu innym osobom, czy nie? Czy wiesz co, no, są w ekipie Pogacara ludzie, którzy łączą dawne czasy z obecnymi, tak? I to no, nie ma powodu, żeby o tym nie mówić, co jednocześnie nie jest bezpośrednim oskarżeniem Pogacara o jakieś niecne czyny, niecne rzeczy, bo jestem od tego daleki. Natomiast pamiętam, kto tam za sterami tej ekipy stoi. Pamiętam, jakie ma zasługi dla dawnej epoki kolarstwa. No i to gdzieś tam istnieje, natomiast w większości grup tacy ludzie są, może w większości przesadziłem. No tutaj, żeby nie było, że mówię jakimiś ogólnikami, no chodzi mi oczywiście o, przepraszam,
Przepraszam was bardzo. Nawet sobie idąc tutaj gdzieś, żeby się odciąć od reszty redakcji, wyciągnąłem tekst swój tekst z 20 września 2000 roku, w którym o panu Gianettim pisałem. I no to jest taka postać, przy której jeśli przy Pogaczarze nie zapala ci się czerwone światło, bo nie ma ku temu powodu, to przy takim nazwisku już się zapala, tak? No, przeczytam wam kawałek tego, co pisałem rok temu, pół roku temu, nie pamiętam dokładnie, jak to szło, więc mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych nieścisłości. Szefem ekipy jest Mauro Gianetti, były kolarz, który w trakcie kariery był podejrzewany o stosowanie nielegalnych metod, a jako dyrektor sportowy był w ekipie Sonier di Val, gdy w 2008 roku wybuchła afera dopingowa. Pytanie, czy jego przeszłość w jakikolwiek sposób zaszkodzi nowej gwieździe światowego kolarstwa. Na razie nie szkodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast taka postać jest i nie jest to postać kryształowa, co do tego nie ma wątpliwości, no ale żeby nie było tak, że tutaj z powodu osób drugich czy trzecich piętnujemy, no to wiecie, znajdziemy całą masę podobnych przypadków, podobnych przykładów. No, Bjarne Riisa wszyscy wynosili pod niebiosa, jakim jest wspaniałym dyrektorem sportowym, no ale wszyscy, tak, którzy się tym interesują, wiedzą, że to nie jest takie 0-1, prawda? No to prawda, chociaż wspaniałym dyrektorem sportowym był. Tak. A może jest. Choć można było też przy tym zawsze postawić przecinek i dodać ale. Oczywiście. To są takie historie, które za kolarstwem będą ciągnęły się w nieskończoność i ja rozumiem Mariusza, kiedy on mówi, że w ten sposób to wszystko traci sens, bo poddajemy wątpliwość każde spektakularne zwycięstwo. Właściwie jesteśmy w stanie mieć wątpliwości nie tylko przy spektakularnych zwycięstwach, natomiast ja tak nie myślę. Ja myślę, że to są dalej spektakularne zwycięstwa. Są odpowiednie służby, które oszustów ścigają i wcześniej czy później, może nie we wszystkich przypadkach, ale w wielu przypadkach gdzieś tam się okazuje, jak było naprawdę, ewentualnie pojawia się ktoś, kto opowiada o tej przeszłości. Więc ja dzisiaj patrzę na Pogaczara naprawdę z dużym podziwem. Jeśli miałbym mu czegoś życzyć, bez żadnej złośliwości, żeby nie było, mam nadzieję, że mi uwierzycie, że tu nie ma żadnej złośliwości, oby nikt nigdy tego pomnika nie przewrócił. Bo chociaż facet nie ma 23 lat, to ja uważam, że już buduje swoją legendę po prostu. No z pewnością buduje legendę i pewnie i wszyscy byśmy nie chcieli, żeby ktoś ten pomnik przewracał, ponieważ to generalnie rzuca cień, jak wiemy, na lata, na tą dyscyplinę. Taka afera później odbija się czkawką i to, że dzisiaj o tym mówimy, no to jest efekt właśnie tych przewróconych pomników z poprzednich lat. To prawda, po prostu. Natomiast też jakby ja patrzę też na Pogaczara troszeczkę inaczej niż na wielu innych zawodników, z racji tego, że no jednak jest za nim pewna droga, tak? To znaczy chłopak był... Nie wyskoczył znikąd, on się nie pojawił znikąd. No, od samego początku był uważany za wielki talent, chłopaka, który ma niesłychaną wydolność, który jest świetnym góralem i jakby tylko stopniowo wspinał się po tych szczeblach tej swojej kolarskiej kariery, ale jakby od samego początku on nie był kwestionowany, jak wielu innych kolarzy, którzy byli znikąd i raptem zostali wielcy. Także... No nie, no. Arlena, jednak w wielkich turach można powiedzieć, że te stopnie pokonał, znowu, żeby to źle nie zabrzmiało, jak po soku z gumy jagód, tak? No to nie były kolejne szczeble, tylko przeskoczył 4 piętra do góry. No tak, ale pamiętasz, że zaczął na Vuelcie. Na Tour de France tak jest. Czy ktoś poza Bernalem może z tym facetem wygrać w tej chwili? Jest ktoś na takim poziomie? No Roglic. Czy Bernal jest na takim poziomie? Roglic? Zdrowy chyba, Bernal? Chociaż mam wrażenie, że dla Roglicza tym słoweńskim przekleństwem będzie, znaczy tym przekleństwem Tour de France będzie jednak młodszy kolega, którego rok temu, 3 dni przed końcem Tour de France sklepał po plecach, jak dobry wujek i mówił: super robotę zrobiłeś młody, fajnie, że tu jesteś, ale ja muszę jechać tam po szampana, nie? A później młody wziął szampana. No jeszcze a propos tego przeskakiwania stopni, bo... Tak, to młody nie miał z tym problemu.
Zgodzę się z tym, co mówiła Erlena, że oczywiście wydolność, oczywiście jazda po górach, no ale zwróćcie uwagę na to, co ten Suchoklates, no bo mówmy się, że to nie jest kulturysta, ten Pogačar, co zrobił na stosunkowo płaskiej jednak czasówce. Tam, gdzie powinni go tacy dopakowani faceci klepnąć na pół minuty, na minutę, w zależności od tego, w jakim jest gazie. A tymczasem on drugiego rypnął na parę dziesiąt sekund. Znowu mamy kwestię tego, że ci dopakowani, akurat ci dwaj, którzy go mieli klepnąć, no to obaj byli po kraksach i wiem, jak ten wyścig dla jednego z nich i dla drugiego właściwie też się skończył. No to troszkę tutaj rywale ucierpieli wcześniej. Słuchajcie, a co myślicie o takiej sytuacji, o tym, że wycofał się z tego wyścigu dzisiaj Matthew Van Der Poel? Bo ja przeczytałem teraz przed chwilą, jeszcze przed naszą rozmową grupy, taki tweet ekipy Alpecin Phoenix, że dziękujemy, że wspieracie nas w momencie tej trudnej decyzji wycofania Matthew Van Der Poel. Wszystko są najważniejsze. No to znaczy, no albo, znaczy co, facet przyjechał po to, żeby zrobić prezent dziadkowi, wziąć żółtą koszulkę, a potem ją oddać i pojechać, przygotować się do Tokio? Znaczy, tak było to co było tą trudną decyzją? To, że wycofuje się dopiero po 8 etapie? Czy... Mnie osobiście ta sytuacja absolutnie nie dziwi. To znaczy, od samego początku, jak Van Der Poel pojawił się na starcie, spodziewałem się tego, że w którymś momencie powie: no dobra, pojeździłem, ubrałem ten żółty trykot, pozdrowiłem dziadka i sprawę mam załatwioną. I teraz jadę przygotowywać się na igrzyska. On tam opowiadał przecież dużo wcześniej o tym, że w gruncie rzeczy chciałby pojechać na ten Tour de France, chyba nawet padło, że mógłbym go też próbować przejechać na rowerze górskim, tak, żeby, no bo to jest mój cel, nie? Więc jakoś zupełnie nie dziwi mnie ta sytuacja. Mnie nie dziwi, bo ta sytuacja była zapowiadana. Mówiło się o tym, że Matthew Van Der Poel się wycofa w którymś momencie, właśnie gdzieś w okolicach końca pierwszej części Tour de France. Natomiast czy mi się to podoba? Nie do końca. Ja uważam, że jednak takiemu wyścigowi jak Tour de France należy się pewien szacunek i wolę, jeśli zawodnicy nie robią takich trików, żeby się przygotować na igrzyska. No ja rozumiem, że te igrzyska są takim wyższym celem i pewnie tam dla innego powodu Matthew Van Der Poel by się nie wycofał. Tym niemniej, no Tour de France to jest jednak no taka za duża impreza, żeby traktować ją w ten sposób właśnie typu uhonorować dziadka i nara, do zobaczenia w przyszłym roku. Kamil? Tak się zastanawiam, co powiedzieć, bo tak, no z jednej strony to, co mówi Arlena, to prawda, to jest Tour de France, to jest legenda, to jest prestiż, to jest historia i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony Van Der Poel ma jakieś cele, tak, cele po kolei, chce coś tam wygrywać. Przyjechał na Tour de France, bo chciał koszulkę, bo chciał ładnych zdjęć i momentów wzruszenia i wspomnienia o dziadku. Zrobił to, patrzy w swój kajet. Kolejny cel do odhaczenia, Tokio. Dobra, Tour de France, mieliście o czym pisać także dzięki mnie przez kilka dni. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, wszyscy jesteśmy rozliczeni. W przyszłym roku może dojadę do Paryża, a może nie, zobaczymy, jak to się będzie układało, ale na razie i tyle. Jakoś nie oburza mnie ta decyzja. Okej, no ktoś może powiedzieć, że to jednak Tour de France, że to wymaga no, poświęcenia, oddania z siebie czegoś więcej, że no jednak z szacunku by wypadało coś tam. Natomiast... Przepraszam. Leja, chodź tutaj w tej chwili. Natomiast gdzieś tam za 10 czy 15 lat taki Van Der Poel otworzy sobie ProCycling Stats czy cokolwiek innego będzie istniało albo inną Wikipedię i zobaczy, co ma odhaczone, więc odhaczona koszulka, być może odhaczone Igrzyska Olimpijskie w Tokio, być może coś tam jeszcze, a tak miałby dojechany do mety resztką sił Tour de France i być może nic, co idzie za tym. Więc no, z jego punktu widzenia tak zupełnie egoistycznego, ja to zupełnie rozumiem i nie mam z tym problemu. Choć z drugiej strony to nie jest taki młody chłopak, który ma tak młody organizm, że trzeba
tamtych wszystkich obciążeń tak bardzo pilnować. No a przecież większość kolarzy mówi o tym, którzy jadą w Tour de France, a później mają w planie igrzyska. I to nie jest jakieś czcze gadanie. Tour de France ma być no, Tour de France'em jako takim, natomiast jest to też forma przygotowania, jest to też forma przygotowania do igrzysk. No bo ma rację Michał Kwiatkowski, kiedy mówi, że no, chciałby w ten sposób zbudować odpowiednią formę, bo przeszłość pokazała, że jest to możliwe. No i rzeczywiście patrzymy, Tour de France mija tydzień, jedzie na klasika San Sebastian, roznosi ją w pył, dziękuję, do widzenia. Mija Tour de France, mija tydzień, przyjeżdża na start Tour de Pologne, dziękuję Państwu, dopisałem to do CV. Teraz, jeśli nic się nie zmieniło z tego, co wiem, no, ostatni etap Tour de France się skończy pewnie, nie wiem, o 19, o 20, jak to zwykle, 22:30, Michał na lotnisku de Gaulle wsiada w samolot, leci do Tokio po to, żeby tydzień później walczyć w igrzyskach, bo taką drogę sobie obrał. Widocznie Van der Poel obrał inną drogę. Zobaczymy, która będzie lepsza. Inna sprawa, że no, to Tokio nie rozegra się prawdopodobnie tylko między Kwiatkowskim i Van der Poelem, albo inaczej, no, oby tak było, że ci dwaj decydują o losach pierwszego i drugiego miejsca. Natomiast no, jest cała masa innych i wielu z nich szykuje się do igrzysk właśnie poprzez Tour de France. Tour de France jechany do Paryża, a nie do 8. czy tam 9. etapu. Igor, a co ty na to? Pociemniało niebo nad tobą. Tak, pociemniało niebo, ale no, po pierwsze nie dziwi mnie to, że taką decyzję podjął Van der Poel. Nie on pierwszy, nie on ostatni sprinterów, którzy wycofywali się z wielu długich, poważnych, trudnych wyścigów, przecież na pęczki jest. To nie jest zjawisko nowe, to jest raz. Dwa, uczciwsze mi się wydaje takie stawianie sprawy przez Van der Poela, że on przyjechał zrobić to, co chciał zrobić, i po drugie, cokolwiek zobaczyć w generalce, bo po prostu jest dużo lepszych od niego kolarzy, którzy radzą sobie znakomicie w górach, gdzie on po prostu nie daje rady. Myślę, że jakby świadomość tego, taka sportowa, no to jest też rzecz cenna, bo jak spojrzymy na to, jak szamocze się w tych wielkich turach wspomniany przed chwilą Michał Kwiatkowski, no to troszkę jest przykro, prawda? Natomiast Holender wie, że on tutaj nic nie powalczy, on ma inne cele. Jedzie do Tokio, żeby zrobić złoto w MTB i pewnie zrobi, bo biorąc pod uwagę to, jak się prezentował w zawodach Pucharu Świata tegorocznych, no to robił rywalom mniej więcej to samo, co Pogacar w tym roku na Tour de France robi rywalom. Wjeżdżał, mógł właściwie przebiec końcowe kilometry tyłem, trzymając rower do góry, i tak by wygrał. Więc zakładam, że ma taki plan, ma wszystko to rozpisane i celem nadrzędnym jest złoty medal w Tokio, po prostu. My możemy się obrażać, bo to tour, bo to legenda, bo coś tam, ale facet ma takie priorytety, a nie inne. No. I to, tutaj nic na to nie poradzimy. Możemy jojczeć, ale jego decyzji to nie zmieni na pewno. I w przyszłości też pewnie będzie kierował się tym, co ma do zrobienia ze swojego punktu widzenia, a nie co chcieliby ewentualnie kibice, żeby on zrobił, względnie widzieć go w jakiejś tam roli. Ma dużą świadomość swojego potencjału i tego, co może, i jak się okazuje, tego, czego nie może. To jest ważne też w sporcie, tak mi się wydaje. No mnie się szczerze mówiąc nie bardzo to podoba, znaczy nie bardzo mi się to podoba, wiesz, no to w ten sam sposób mógłby przyjechać na tour za rok i zrobić to samo wtedy, kiedy nie będzie igrzysk olimpijskich, bo znowu będą jakieś inne cele. Pamiętam taki rok, kiedy nie został zaproszony na Tour de France Mario Cipollini właśnie za to, że wycofywał się, że nie kończył tego wyścigu, nie dojeżdżał do Paryża, po prostu nie został zaproszony, wtedy były wielkie protesty, ja sam wtedy się oburzałem, bo to też były te najlepsze czasy Mario Cipollini. Chciało się go oglądać finiszującego na Tour de France, no ale pamiętam, że właśnie taka była konsekwencja wtedy. Ten rok mamy rzeczywiście specyficzny. Co wam najbardziej zostanie w pamięci z tego pierwszego tygodnia Tour de France, tych pierwszych 9 etapów? Zdziwicie się, Mark Cavendish. Wcale mnie to nie dziwi. To zaskoczenie. Niesamowicie się ucieszyłam, prawie tak jak on płakałam, kiedy wygrał. Zawsze lubiłam go
bo wygrywał spektakularnie i było mi przykro, że tak wielki kolarz, właściwie zapowiadało się, że skończy karierę w taki sposób, kiedy nie będzie można go nawet jakoś tak uhonorować. Tymczasem Kaw po tych swoich przebojach zdrowotnych z tym wirusem Epsteina-Barra i tak dalej, raptem okazało się, że w swoim starym siedlisku wilków, czyli w Dekenik, no jest starym Markiem Cavendishem. Ma tam go kto rozprowadzać i no wyglądało to świetnie. Muszę powiedzieć, że dzisiaj też Cavendish, kiedy z pomocą kolegów przybył na metę w limicie czasu, to cieszyli się prawie tak samo jak po jego zwycięstwie, więc to dla mnie była taka wielka rzecz. Oczywiście no Pogacar, wiadomo, natomiast Cavendish to było dla mnie jednak coś wyjątkowego. Mariusz? Znaczy tutaj nie wiem, czy można cokolwiek dodać. No, patrząc na te 9 dni, które minęły, no to Kaw dla mnie osobiście był absolutnym numerem jeden. Znaczy te emocje, które przeżywałem na czwartym i na szóstym etapie, były o wiele silniejsze niż to, co oglądałem chociażby wczoraj. Tak więc tutaj jeśli jeszcze coś można porównać, no to rzeczywiście ten wyczyn Van der Poela na drugim etapie. To też była fajna akcja i tutaj się zgadzam z tym, co powiedział Kamil, że Van der Poel wypełnił ten kontrakt z Tourem zarówno dla siebie, jak i dla Touru, bo też napisał kawałek fajnej legendy tego wyścigu. Kamil? Fajne oczywiście było też zwycięstwo Alaphilippa. Jak zwycięstwo. Pojechał i wygrał. Jak większość jego zwycięstw. Tak, jak to król Julian. Nie, tak zupełnie serio, jak miałbym, wiesz, mówić o tym, co zapamiętam z pierwszego tygodnia, to ja jednak będę się upierał, że Mariusz mówi o tych sprinterskich emocjach przy okazji Cavendisha. Sprinterskie emocje zwykle są rzeczywiście fajne, tylko króciutkie. Natomiast Sobota i Pogacar, który zdecyduje się na 30-kilometrowy rajd w deszczu, w sytuacji, w której kompletnie nie musi tego robić, bo to nie było mu do niczego potrzebne. Po prostu to było, mam, nie chcę powiedzieć zachcianka, ale o tak to wyglądało. Kurczę, wolno, jadą, dobra, na razie chłopaki, bo to bez sensu, pojadę i zobaczymy, co się wydarzy. On nie musiał tego robić. To jednak świadczy o jakiejś fantazji, świadczy o pewnie o jakiejś brawurze i chyba ja takie akcje lubię, bo okej, pamiętamy Froome'a uciekającego od początku etapu na Giro, tylko różnica jest taka, że Froome nie miał innego wyjścia w zasadzie. Mógł zrobić coś kompletnie szalonego, uda się albo się nie uda. Pogacar wczoraj nie musiał tego robić absolutnie. Zresztą no, nie musiał, bo wszyscy jego rywale sami się albo przewracają, albo jadą wolniej z jakichś innych powodów. Więc to na pewno zapamiętam. Cavendish, no wiesz, to jest mało oryginalne, tak, no, ale wiadomo, że się zapamięta. Po tym drugim zwycięstwie rozmawiałem z Michałem Gołasiem, pamiętając różne historie sprzed wielu lat, jak różni kolarze opowiadali o Cavendishu, no bo trzeba pamiętać, że to był gość, któremu latami było bliżej, albo inaczej, w latach jego świetności było bliżej do życia jakiejś ekscentrycznej gwiazdy świata piłki nożnej w stylu, nie wiem, Ronaldinho i tak dalej, niż jakiegoś kolesia, który jest skupiony na tym, żeby wykorzystać swoje 5 minut. Mówimy o gościu, który miał dom we Włoszech i w Wielkiej Brytanii i tu musiały stać takie same samochody, przy czym nie były to Kia Ceed, tylko McLareny. Właściwie zawsze plus do nich wypadałoby dostawić jakąś G-klasę. Gość, który lubił polatać prywatnymi samolotami, a jak pojechali wtedy jeszcze chyba z Omegą Farmą na jakieś kryteria do Japonii, to akurat zdaje się Michał mi opowiadał, to wszedł z żoną do sklepu, a Michał siedział ze swoją pod sklepem i mówi, zobaczyłem gościa, który wyszedł z siatkami, które były warte tyle, ile przeciętne roczne zarobki kolarza w World Tourze, nie? Po prostu żył pełnią życia. Później to wszystko gdzieś tam się wykoleiło z wielu różnych powodów, poza wirusem przyszła depresja, pewnie jeszcze masa problemów, o jakich nie słyszeliśmy wcześniej. I powiem szczerze, że przed tym sezonem nie postawiłbym na gościa złamanego grosza, no bo w imię czego? To nie jest 28- czy 29-letni chłopak, którego można odbudowywać, tylko no właściwie
no weteran już, tak? Nie czarujmy się. Emeryt. Trochę tutaj ułatwia mu też ta sytuacja z tym, co wydarzyło się choćby z Iwanem i tak dalej, natomiast to niczego nie umniejsza, tak? To jest wielkie zwycięstwo Cavendisha, to, co dzieje się do tej pory. I pamiętam, przed startem Tour de France, zdaje się, wrzucał takie memy dotyczące tego pytania o rekord Merckxa, nie wiem, czy widzieliście, tak dzisiaj. Czemu nie? Tym bardziej, że tych płaskich etapów jest jeszcze sporo. No, a dzisiaj ubyło mu paru konkurentów. I za chwilę nie będzie miał z kim przegrywać. Przynajmniej dwaj, bo z tego, co widziałem, to Demar i Merlier, tak? Tak. Tak, tak. Igor, co ty zapamiętałeś z pierwszego tygodnia? No, wydaje mi się, że wiele rzeczy było do zapamiętania. Oczywiście wszystko to, o czym mówiliście, historię z Cavendishem, Pogacar, który był głównym bohaterem tej rozmowy, ale też takich smaczków pobocznych poniekąd. No, mówimy o dominacji, o legendzie. Zwróciliście uwagę, jakie miejsca Chris Froome zajmuje w tym wyścigu. Też ale, legenda, prawda? Ale o tym mówię, ale wiedziałem, że to zrobisz. No trochę było do oglądania, trochę kuriozalnych rzeczy, jak ta kobieta z kartonem, trochę dramatycznych, jak te wywrotki faworytów, wycofania. Potem no, emocji było sporo. Nie wiem, czy drugi, trzeci tydzień będzie w stanie dorównać, jeśli chodzi o poziom i intensywność tych wydarzeń sportowych, bo będzie ciężko. Ale mam nadzieję, że będzie ciekawy ten tur do samego końca. No jeżeli drugi i trzeci tydzień miałby być równie intensywny, to kto dojedzie do Paryża w takim razie? Jeszcze trzeba, żeby ktoś tam dojechał. Cavendish. Cavendish z Pogaczarem, we dwóch przyjadą. No dobra, to jeszcze teraz tak pytanie na koniec. Tak po 9 etapach mamy fajną układankę, bo mamy jednego kolarza, który sobie pojechał w ogóle w kosmos. I mamy całą resztę, zanim się dzieją przedziwne rzeczy, bo zanim tacy ludzie nagle wskakują na podium, że właściwie zupełnie w tej chwili nie wiadomo, kto na tym podium stanie. No, mieli z nim walczyć Roglic, Tomas, Carapaz. No, Carapaz jest na 5. miejscu, Roglica już nie ma, o Tomasie możemy zapomnieć. No to kto na tym podium? No dzisiaj tam nagle wskoczył O'Connor, też tak właściwie zupełnie jak diabeł z pudełka wyskoczył, bo się tego nikt nie spodziewał. To kto stanie na tym podium? Ja uważam, że dzisiaj niepotrzebnie zlekceważono tego O'Connora, bo to nie jest taki zawodnik, że będziemy przez kilka etapów patrzeć, no kiedy go odczepią. Wcale niekoniecznie muszą go odczepić w górach i wydaje mi się, że to popełniło błąd kilka ekip po prostu. I mogą się z tym O'Connorem do Paryża boksować po prostu. A przy okazji AG2R będzie miało kolejne podium w Tour de France, co dla nich jest oczywiście niesłychanie istotne, prawda? Więc jakbym dzisiaj miała stawiać, no to chyba jednak gdzieś bym widziała na podium Carapaza. Może dlatego, że ja mam słabość do tego kolarza po obejrzeniu jeszcze tego serialu dokumentalnego o Movistarze, gdzie on sprawiał wrażenie razem z Alejandro Valverde jako takich dwóch w miarę jeszcze normalnych zawodników bez fochów i bez różnych takich zachowań dziwnych. No i chyba tyle. Arlena, ale Movistar to jest właściwie definicja dziwnych zachowań. No dokładnie. Więc od kiedy... Słuchajcie, i na dodatek Mas jest cały czas za Carapazem w generalce, czyli cały czas Movistar ma powód, żeby gonić Carapaza. Tak, dokładnie. I zawsze się mogą usprawiedliwiać. My jechaliśmy na Masa. Tak. czyli Carapaz i O'Connor generalnie, tak? Tak byś typowała. Myślę też, że gdzieś w grze chyba jest Rigoberto Urán, bo to jest weteran, chyba najstarszy w dziesiątce zawodnik, natomiast on się potrafi przygotować na Tour de France i czasami nie stawiałam na niego i byłam zaskoczona tym, jak on dobrze potrafi pojechać Tour de France, więc też mi się wydaje, że gdzieś tam w pobliżu, powiedzmy w tej piątce powinien się chyba zmieścić. Kamil? Nawet jednocześnie Arlena mówi, ja sobie też cały czas patrzę na tą generalkę i tak pomijając to typowanie, to powiem wam,
po tygodniu ścigania, to dzisiaj, nie, wczoraj Pogaczar tam przekonywał, że on nie zabił rywalizacji, a wszystko jest otwarte, no ale to wszystko będzie otwarte, jak on się przewali chyba, tak? No chyba tak. Patrzymy na trzeciego Urana po właściwie dwóch prawdziwie górskich etapach, tak? Dobrze mówię, dwóch, pięć, osiem. Właściwie jednym. To właściwie jednym, no ale no, nawet naciągajmy to troszkę, tak? Mm-hmm. Po dwóch górskich etapach, po tam dwóch klasykach i czasówce i sprintach masz, kurde, prawie 5,20 straty, ma trzeci Uran. To kurde, co tu się w ogóle dzieje? No ale tak, jak pytasz o podium, no dziś trudno mi sobie wyobrazić, że nie wygrywa tego Pogaczar, tak? Jedynym jego rywalem jest on sam plus warunki pogodowe, tak? No to są takie rzeczy, na które nie masz wpływu, znaczy na warunki, bo na samego siebie ma. Może jakaś zbytnia pewność siebie, nie wiem. No dzisiaj trudno mi sobie to wyobrazić, natomiast no, w kolarstwie, szczególnie w ostatnich sezonach, wydawało mi się, że wielu rzeczy nie sposób sobie wyobrazić, a one później się na przykład dzieją, tak? I tyle, i nie masz na to, i nie masz żadnego wpływu. Natomiast to byłby dalej. Ja też bym postawił na to, że będzie tam ten Uran, bo to jest, znowu niczego mu nie ujmując, bardzo solidny kolarz, który takiego wyścigu pewnie nie wygra, natomiast stać go na to, żeby dojechać w końcówce, a dalej nie wiem, czy O'Connor się utrzyma. No zapas jest duży, ale no jest tam Carapaz, jest Mas, jest Kelderman. Nie mam pojęcia, kto będzie trzeci. Nie postawiłbym chyba na nikogo, natomiast wydaje mi się, że Uran, którego nazwisko dla mnie równa się solidność, to jest gość, który gdzieś tam dokręci w tej czołówce. Igor? Zgodzę się, że Uran, o Pogaczarze już mówiliśmy dużo, więc specjalnie nie ma co dodawać. Co do Urana, zgodzę się, że jest solidny, poza tym on dosyć mądrze jeździ, no to, że ma 34 lata, też ileś tych doświadczeń wyścigowych. On w odróżnieniu od wielu młodszych zawodników, no nie starał się kozakować na tych etapach. On jechał sobie spokojnie swoje, jechał oczywiście mocno w czołowych grupach, no i dzięki tej takiej defensywnej i zachowawczej jeździe w tym momencie jest na trzecim miejscu w generalce i to nie musi być wcale koniec, jeśli chodzi o marsz w górę, to znaczy miejsce numer jeden raczej nie, za wysoko, no ale tego O'Connora może spróbować drapnąć, natomiast za Carapazem przemawia to, że ma nawet pod nieobecność Nicolasa Portala, o czym mówił Mariusz Czykier, co też mi się, też o tym myślałem, jak widziałem, co oni tam na początku wyścigu wyprawiali, natomiast nawet pod nieobecność Portala jest to na tyle przyzwyczajona do wygrywania grupa, że będzie w stanie tego Carapaza na podium wepchnąć, zwłaszcza, że problem nadmiaru liderów, jak się wydaje, już mają jakiś czas temu za sobą, więc tutaj nie będzie specjalnie dylematów, na kogo jechać, no bo został im jeden Ekwadorczyk, no i tyle. Mariusz wrócił do nas. Mariusz, obstawiamy trójkę końcową tego wyścigu po pierwszych 9 etapach. Twoje typy? Znaczy ja myślę, że Pogaczara z pierwszego miejsca podium będzie bardzo trudno zepchnąć. No już ustaliliśmy generalnie. Tak, z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, tak, o których powiedzieliśmy na początku. Waham się między O'Connorem, zastanawiam się, czy on będzie miał zasoby do tego, żeby walczyć dalej i utrzymać te pozycje, a Vingegaardem, bo wydaje mi się, że jednak Jumbo, które no co by nie mówić, no przegrało ten wyścig na wszystkich frontach, będzie się starało tutaj jeszcze łapać, co się da, a chyba to drugie czy trzecie miejsce jest jakoś w zasięgu. No i Carapaz. Dokładnie z tego samego powodu, tylko ze strony Ineosu. Który drugi, który trzeci, wydaje mi się, że tutaj akurat bez większego znaczenia, bo pewnie różnice między nimi będą nieznaczne. No tak, ja też Carapaz, no oczywiście, tak jak wszyscy co do Pogaczara, tutaj nie ma o czym rozmawiać, albo on sam może się pokonać, albo coś się może wydarzyć, natomiast tego mu nie życzę, czyli za jego plecami Carapaz,
No i właściwie Uran i Vingegaard. Jakoś tego Okonora za bardzo nie wierzę. Znaczy ja bym tutaj w tej trójce upatrywał jednak dwóch kandydatów do podium i tak to w tej chwili wygląda, ale tak jak tam w przerwie powiedział Kamil, jak już się chyba nie nagrywało w tej przerwie na chwilę, że właściwie jakby tak wziąć i rzucić kostkę dzisiaj, kto będzie drugi i trzeci w tym wyścigu, to, no to właściwie na jedno by trochę wyszło. No. No pytanie jeszcze tak już zupełnie na koniec, bo ja też muszę spadać, bo mówimy kandydat do podium, do drugiego, do trzeciego miejsca. No znowu wyjdzie na to, że Marudze, czy my mówimy na pewno o kandydacie na drugie i trzecie miejsce, czy o kandydatach na pierwszego i drugiego przegranego, bo jeśli drugi będzie Carapaz, to będzie pierwszy przegrany i tak dalej, nie? No będzie Carapaz, no, będzie. Jeśli drugi będzie O'Connor czy Vingegaard, no to mega historia, tak? To jest właśnie miejsce na podium i mega wydarzenie. W przypadku kogoś z Ineosu pewnie to pierwszy przegrany. To prawda. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Drugi sabat za nami. Mam nadzieję, że kolejne przed nami i że kolejne emocje, to będziemy mieli o czym rozmawiać po kolejnym być może tygodniu tego wyścigu. Może nam się sytuacja zupełnie odwróci. Zobaczymy, co to będzie. Dzisiaj Wam dziękuję bardzo. Gospodarzami programu byli Igor Błachut. Dziękuję, Igor. I Adam Probosz. Nasi goście, którym bardzo serdecznie dziękujemy, to Arlena Sokalska. Dzięki, do zobaczenia. Kamil Wolnicki. Dzięki. I trochę na raty, Mariusz Kukiel. Dziękuję bardzo. Ale coś musisz, Mariusz, popracować, bo to ty jak się włączasz, to strasznie zaczynasz trzeszczeć. To już starość chyba. To musisz się odmłodzić do następnego sabatu. W takim razie sabaty to są czarownic i powinieneś mieć takie możliwości. Dziękujemy zrobię, Wam. Zrobię co w mojej mocy. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Cześć. Dzięki.